Mnóstwo mieszkańców Chumnisk bawiło się w niedzielę 10 czerwca podczas 5. katolickiego festynu rodzinnego zorganizowanego przez Akcję Katolicką przy współpracy z parafią pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Rady Sołeckiej. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji i niespodzianek. Były gry, konkursy i występy. Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało. Ta myśl zrodziła się w moim sercu na podstawie obserwacji, kiedy przebywałem za granicą. Widziałem, jak w tamtych parafiach we Włoszech, w Austrii, z okazji odpustów czy innych jakichś uroczystości religijnych odbywały się festyny rodzinne. I odbywały się w takiej pięknej, serdecznej, miłej, ciepłej atmosferze. I pomyślałem sobie o tym, żeby można było też i u nas taki festyn zrobić. Zrobiliśmy go 5 lat temu po raz pierwszy. Można powiedzieć, że udał się. Było duże zainteresowanie i postanowiliśmy każdego roku taki festyn rodzinny, parafialny urządzać. I to jest taka możliwość, kiedy ci ludzie spotykają się, rozmawiają, dzielą się i sercem, miłością, dobrym słowem, ale też i spotykają się przy wspólnym stole na tego skromnego, powiedzmy sobie, festynowego posiłku. Festyn połączony był z przeglądem piosenki pieśni patriotycznej pod hasłem Ocalić od zapomnienia. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, dzieci z gminy Brzozów śpiewały utwory patriotyczne. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach – przedszkola i szkoły podstawowe. To ród daleka, panie, poszłoby zabaw, pierników kusi mocno nas. Podróż skończymy w Gdańsku, z tym szarym morzem, można wyruszyć dalej świat. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką, fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę cały sił, chcemy byś również kochał ją i ty, i ty. Biały orzeł, znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał u szpon, lecz już wkrótce zostanie zerwany. Wybija dzwon, ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, ach jak długo cierpienie twe trwa. Mom!
Mam na imię Elias Kwara i dzisiaj wystąpiłam na 5. festynie rodzinnym. Śpiewałam piosenkę Jaki to kraj. Na tym festynie jest bardzo miła atmosfera. Jest są trampoliny, różne zabawy. Jest także dobre jedzenie, takie jak grochówka, popcorn i wata cukrowa. Jury w składzie ksiądz Andrzej Kuś, Małgorzata Woźniak, Barbara Piotrowska i Józef Jamrugiewicz wybrało troje finalistów oraz przyznało dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajął Jakub Kielar ze Szkoły Podstawowej w Zmiennicy, drugie Milena Romańczyk, reprezentująca Szkołę Podstawową nr 2 w Chumniskach, a trzecie Anna Wojtal ze Zmiennickiej Podstawówki. Wyróżnienie odebrali zaś Szymon Fil z Brzozowa i Patryk Szałajko z Górek. Nagrody dla wyróżnionych ufundowała sołtys wsi Chumniska Skrzyżowanie Barbara Dudek, za trzecie miejsce ksiądz proboszcz Andrzej Kuś, drugie burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, zaś pierwsze biuro poselskie doktora Bogdana Żońcy. Na pikniku rodzinnym jestem z dwóch powodów. Pierwszy to występ dzieci z przedszkola samorządowego nr 2, a drugi również dla mnie ważny występ mojego syna Szymona Rzepki. Szymon jest uczniem klasy czwartej, bardzo lubi śpiewać i tutaj właśnie mógł się zaprezentować. Atmosfera jest bardzo miła, bardzo sympatyczna, wspaniali ludzie, wspaniałe występy, także jestem bardzo zadowolona. Podczas festynu można było skosztować swojskiego jadła. Na dzisiejszy piknik panie z parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przygotowały mnóstwo wspaniałych smakołyków, przygotowały przepyszne ciasta, ciasteczka, desery, smalczyk ze skwarkami, ogórki swojskie kiszone, chleb swój własny, wyrób. Ponadto w naszym bufecie można znaleźć grochówkę własnej roboty, najlepsza grochówka we wsi, tak żeśmy ją nazwali. Oprócz tego pan Maciek niezawodnie jak co roku oferuje kiełbaskę z grilla. Z kolei dla dzieci przygotowano stoisko z malowaniem twarzyczek, a czas na pikniku milały siostry, organizując zabawy z chustą animacyjną. Działał także stragan sióstr klawer Janek z Krosna, przy którym można było nabyć pamiątki misyjne. Mamy tutaj nasze stoisko, na którym mamy nasze materiały, echo z Afryki, różańce misyjne i przywiozłyśmy też wiele takich pamiątek z misji. Przez to wszystko chcemy przybliżyć ludziom misję, zainteresować misjami. Jest tutaj prężna grupa misyjna, która wspiera dzieci z Afryki szczególnie, więc ta współpraca tworzy się, jest bardzo, bardzo taka prężna. Może powiem troszkę o tych rzeczach, które żeśmy przywiozły. Krzyżyk z Kibeho, z największego sanktuarium maryjnego właśnie z Afryki. W tym miejscu były w latach 80. objawienia Matki Bożej i te objawienia są uznane. To jest duże sanktuarium prowadzone dzisiaj przez polskich misjonarzy pallotynów. Krzyż z Kibeho, również figurka przedstawiająca Maryję, Matkę Słowa, tak właśnie Maryja się określiła tam w czasie tych objawień w Kibeho. I takie krzyżyki, które przyjechały też z Rwandy, wykonane przez tamtejszych ludzi, właśnie sprzedając takie pamiątki misyjne. My chcemy też pomóc tamtejszym ludziom. To są wszystko właśnie dary, które przywieźli misjonarze z Afryki i sprzedajemy właśnie i ta pomoc trafi później do nich, do tych ludzi. Dużym powodzeniem mieszkańców cieszyło się też stoisko cukierni Wacława Bieńczaka, przy którym nie tylko najmłodsi mogli tworzyć cudne rzeźby z masy solnej. Przed deszczem, tudzież przed słońcem można było skryć się pod namiotami użyczonymi od ojców jezuitów ze starej wsi. Niedzielny piknik uatrakcyjniły zaś panie animatorki podczas zorganizowanych zabaw dla dzieci i ich rodziców oraz pokazem ogromnych baniek mydlanych. Zabawę na placu przy kościelnym umilały występy artystyczne. Swoje talenty zaprezentowali uczniowie Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Dydni oraz zespół tańca ludowego działający przy Sanockim Domu Kultury. Zespół został utworzony w 1993 roku, czyli działa już 25 lat,
a jest kontynuatorem tradycji zespołu pieśni i tańca Autosan, który z kolei działa od roku 1978 roku. Od początku istnienia zespołu choreografem, instruktorem i dobrym duchem zespołu jest pan Janusz Podkul. Zespół składa się z dwóch grup wiekowych, grupa młodzieżowa i grupa dorosła, która właśnie przyjechała tutaj do państwa. Zespół ma w swoim repertuarze tańce narodowe, takie jak polonez, mazur, krakowiak, oberek, a także tańce regionalne z najróżniejszych regionów Polski, nam najbliższe, krośnieńskie, rzeszowskie, ale też lubelskie, łowickie, góralskie i inne. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uświetnić ten wspaniały festyn tutaj w Chumniskach i dziękujemy serdecznie organizatorom za zaproszenie. Dobry nastrój udzielał się wszystkim uczestnikom festynu. Było naprawdę rodzinnie. To już wydarzenie, które na stałe wpisało się w harmonogram imprez przyciągających do zabawy nie tylko dzieci. Patronat nad festynem objął burmistrz Brzozowa Józef Rzepka.